Szczęść Boże, witam Was serdecznie. Bardzo serdecznie i ciepło Was pozdrawiam. Pogoda jest różna, ale mam nadzieję, że Wy w swoich sercach macie właśnie obecność Pana Boga, macie życzliwość wobec siebie, i to daje Wam ciepło. Jesteśmy cały czas w tematach i zakresie tematów dotyczących miłości. Najpierw próbowaliśmy nazwać, zobaczyć ogólnie miłość, potem mówiliśmy o miłości do Boga. I dzisiaj kolejny temat: miłość do bliźniego. Chciałbym wam przypomnieć i też zaproszę do tego i zapraszam, żeby zajrzeć także do naszego podręcznika z lekcji religii. To jest 48 temat w naszym podręczniku Miłość okazywana bliźniemu. Bardzo zachęcam was do tego, żebyście to sobie zobaczyli i też poczytali to jak tam jest napisane i spróbowali sobie zrobić ćwiczonka, które są w tym podręczniku. Może gdzieś z tyłu głowy macie to, że bardzo często wracam i powtarzam przykazanie które Jezus zostawia nam w mowie pożegnalnej, mowie arcykapłańskiej, czyli tej, która jest chwilkę przed y, jego odejściem, y, przed podjęciem męki i wyjściem z wieczernika. Nie? Mamy wieczernik i Jezus daje Wam nowe przykazanie, byście się wzajemnie miłowali. I jakby zobaczyć całość Ewangelii, to Pan Jezus bardzo często Koncentruje się i mówi o miłości do drugiego człowieka. Miłości wbrew wszystkiemu, miłości jako pierwszy, czyli ja mam jako pierwszy wychodzić, miłości wbrew różnym uprzedzeniom, na przykład przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, miłości bardzo konkretnej, wtedy kiedy na przykład. Odpowiada apostołom, ile razy mam wybaczyć? Czy siedem? On mówi nie siedem, aż siedemdziesiąt siedem, czyli zawsze mam wybaczać. Kiedy w końcu Jezus tą naukę o miłości do bliźniego przekłada na krzyż. Czyli umiera na krzyżu z miłości do człowieka. Mało tego, na tym krzyżu wybacza tym, którzy właśnie przybijają go, którzy chcą jego śmierci. Więc nauka, panelsa, cała Ewangelia ma, jakby takie centrum, i tym centrum jest wezwanie Jezusa do tego, żebyśmy kochali siebie. Bardzo ciekawy na temat miłości do bliźniego jest pierwszy list świętego Jana, apostoła. Zapraszam was, żebyście do niego zerknęli, i chciałbym wam przeczytać bardzo ciekawy tekst. Jest to Słowo Boże. Święty Jan pisze tak. Jeżeli ktoś powie miłuje Boga, a jednocześnie nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto nie miłuje swego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Takie otrzymaliśmy od niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swojego brata. Tu święty Jan jest bardzo mocny w swoich słowach. I to pokazuje jedno, że wtedy, kiedy ktoś uważa, że kocha Boga, może być nawet bardzo pobożny, nawet chodzi do kościoła, a nienawidzieć, nienawidzieć, nienawidzieć tych, którzy są w koło, no to jest kłamcą. Mamy takie słowo bardzo ostre i mocne, nazywa się to fanatyzm. Fanatyzm religijny. Czyli bardzo mocne wypełnianie wymogów przepisywanych przez religię, a jakoś brak w tym miłości do Boga, ale do drugiego człowieka. I my mówimy, posługujemy się, mówimy o fanatykach, na przykład islamskich, którzy mordują innych ludzi. W Koranie my też mamy mowę o miłości do drugiego. To jest bardzo ciekawe. A chrześcijaństwo przede wszystkim. Mówi jako pierwszym właśnie o miłości do drugiego człowieka i to jest przykazanie Jezusa o miłości, która wybacza. Zachęcam do przeczytania jest to czwarty rozdział listu świętego Jana. W ogóle ten list jest bardzo pięknie mówi o miłości Boga i drugiego człowieka. Na końcu wyczekiwane zadanko domowe. Wiem, że bardzo je lubicie. Chciałbym, żeby ono było teraz przede wszystkim dla tych, którzy są chętni jako dodatkowe, i dla tych, którzy jeszcze nie uzupełnili innych zadań z naszego podręcznika, właśnie temat 48. Zadanie drugie. Jest to zaś cytat z listu świętego Pawła Apostoła z listu do Rzymian. Nie powiem Wam, nie przeczytam, chciałbym, żebyście sami je znaleźli i żebyście zaglądali też do podręcznika. Życzę Wam dobrego dnia, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.